Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Marek Gruszkowski, starszy aspirant, dowódca zmiany 3 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, prezes jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Siednicy. Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie głosowania projektu nr 37, głosowania w sprawie takich urządzeń. Jest to urządzenie, które pomaga w ratowaniu życia ludzkiego. Jest to bardzo ważne w łańcuchu przeżycia, gdzie zwłaszcza w pierwszej fazie działań, gdzie nie ma możliwości dojazdu, szybkiego dojazdu zespołów pogotowia ratunkowego, my proponujemy Państwu zakup, abyście zagłosowali Państwo na zakup 5 takich urządzeń, które będą umieszczone w jednostkach ochotniczych straży pożarnej. Tam znajdują się druhowie, którzy są przeszkoleni do użycia tego sprzętu. Takie urządzenie w bardzo dużym stopniu pomaga ratować życie ludzkie. Zostało to wielokrotnie już udowodnione, sprawdzone w rzeczywistości, w rzeczywistych działaniach na naszym terenie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie we Wschowie jest jedna karetka, druga jest w Sławie, gdzie zdarza się sytuacja późniejszego dojazdu, a takie urządzenie umożliwi wcześniejszą pomoc Państwu, gdy zaistnieje taka konieczność. Więc zwracamy się jeszcze raz z prośbą o zagłosowanie na propozycję w projekcie budżetowym nr 37, a Zielone Serce jest nazwa tego projektu. Z tego względu Zielone Serce było takim znakiem, jak mam tu na wizerunku, są oznakowane miejsca, gdzie znajdują się takie urządzenia. Jest to ogólnokrajowy, międzynarodowy znak rozpoznawczy, zgodny z wymogami ISO, aby Państwo wiedzieli, gdzie takie urządzenia się znajdują i żebyście mogli Państwo z takich urządzeń korzystać. Jeszcze raz w imieniu własnym, jak i wszystkich osób, które są przeszkolone i mogą Państwu pomóc, prosimy o głos na projekt nr 37. Dziękuję bardzo.